Zobaczymy, co tu Ravenek ma dla nas. Kiedyś to była moja stara miejscowa i zrobiłam Ravenkowi miejsce na to, żeby on się tutaj pobudował ze wszystkim i żeby miał wygodnie. To jest jego śliczna pagoda. Oprowadzaj, Ravenku. Pokaż, co tam masz. O, szamuraje. Trochę takie do wakiny. I kitku są. W ogóle jak tu sterylnie. Widać, że Raven ma bardzo praktyczne podejście. Zero zbędnego pitolenia. Budynek z zewnątrz jest świetny, w środku też mu niczego nie brakuje, ale widać, że jest tak, wiecie, postawione praktycznie, że to wszystko jest jeszcze w budowie. Ale bardzo ładne. Idę na samą górę. No i pięknie. Chciałabym stąd wyjść i jeszcze pokazać z zewnątrz. Ui! Tam coś jeszcze jest. Chwila, 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 chwila. No oczywiście. O, no tak, łóżko, lodówka. O nie, zostałam uwięziona. A nie, dobra. To mogę otwierać. Proszę mi otworzyć. A, i tam jest jeszcze dalsza część wiochy. Dobra. Budynek w ogóle z zewnątrz jest fantastyczny. Popatrzcie na to. Podejrzewam, że jakby mu dodać więcej oświetlenia i go skończyć, to by było jeszcze większe wow. I też okolica odpowiednia do niego. Dobra, zerknijmy tam. Tak, budowanie dachów w konanie, znaczy ogólnie budowanie w konanie, to jest droga przez mękę. Więc ja bardzo, bardzo, bardzo doceniam, że komuś się chciało. A, to pokój map jest. Bardzo ładny. I tutaj widać, że kolejna pagoda, tylko nie do końca skończona jeszcze. I otwarte. O. Nice. Ujęcie. O, rety. Kiedyś tu miałam swój domek. Tu urzędowałam, ale się przeprowadziłam i Raven mógł tutaj sobie postawić swoje rzeczy. I na tej edycji Konana nie będę ukrywać, że ja nic nie budowałam. Więc wiecie, nie mam prawa oceniać.
Tutaj niedaleko są też budowle Mirona gdzieś, chyba w tamtą stronę. Jeszcze trzeba zobaczyć na tej drugiej mapie, ktoś coś budował, czy nie? Bo tam widziałam, że ktoś coś się tak ogarniał. O! Tutaj jest Miron i jego wioska. Świniak, nie pyskuj. Miron produkował. Jak widać, też go trochę poniosło. Nie wiem, po co ten tunel dla dżdżownicy, ale podejrzewam, że ma to jakiś swój zamysł, swój sens. Bo tutaj wszędzie można dojść w ogóle nie wychodząc z budynku, one są wszystkie połączone. A, czyli tak jak my w życiu, po prostu nie wychodzimy z domu wcale. Tak. Rozumiem. I to są twoje stare pachoły. I tak, tutaj Miron poprzenosił moje rzeczy, bo tak jak wspominałam, ja przez chwilę grałam tutaj z dziuniami. Masz swój pokój tam. O, też ma Miron szklarnię. Proszę. W tym samym planie przecież. No tak. Postacią. Miron ma wszędzie, słuchajcie, w domu dziwki, nie? A potem młotka, czemu ze mną nie mieszkasz? Bo może dlatego, że masz inne kobiety do mieszkania. Nie wiem czemu Miron ma jakieś takie zboczenie, że wszystkie niewolnice to laski i wyrozbierane. No ale tak chciał. Nie mogę mu zabronić. Tu jest kuchnia. Ach, tam gdzie był twój domek, postawiłem świątynię. Nawet nie widziałam tego promienia ze świątyni. Zaraz jeszcze zerknę, Ravenku. Proszę bardzo, kuchnia. Pełno lodówek. Spiżarnia. Mięsko. I alchemia. Czyli bimbrownia, w skrócie mówiąc. Tutaj jest warsztat. I same baby, nie? Pokój Nightwisha. Oczywiście z tańczącymi dupami. Pokój młoteczki. No, mi tańczących facetów nie postawił, prawda? Tu masz w skrzyniach jeszcze swoje rzeczy, po prostu jak u nas teraz w domu. Nawet łóżka mi nie postawił, Val lubi tu wycieraczkę. Miałaś z dodatku, którego ja nie mam i nie mogłem. Wziął mi Valną wycieraczkę, wypchanego goryla, masz mieszka. Ja sobie postawił tancerkę. Skandal, dokładnie. Taras i widoczek. Fuj, co to? Jedwabniki. Dobrze, ble. Jakie śliczne. Magazyn. Pusty. Bieda u Mirona. Magazyn drugi, mniej pusty mam nadzieję. Też pusty. A nie, są skrzynie. W sumie Menka racja. Lepszy, sztywny, jak widły w gnoju, goryl, niż całkowicie nic. Stajenka. I stajenka, proszę bardzo. Ze zwierzątkami.
to jest po prostu przejście do następnego budynku. A tylko tam są zwierzątka. I od razu kobita, która przerabia zwierzątki na skóry. I tu są zwierzątka Mirona. Twoje też stare. O. Mironowi też się chyba nudziło. Twoje konie są też. Aha, to jest przejście dalej i tam górą też się dało, tak? Tak. Pokój map. Tworzenie więcej zwierzątek. A tu nie ma przejścia. Nie, jest. To? Nie. Nie. Jakie marmury. No tak, i gołe baby w świątyni. No tak, i ołtarze wszystkich bogów, podejrzewam. Tutaj wszystko na złoto. Każdy się modli. I co na końcu? Nic. Mogę wyjść na balkon popatrzeć. Jest balkon. I to wszystko chyba, Miron, u ciebie. Tak. Dobra, ja się jeszcze tepnę do Ravenka, bo on mi tam mówił, że gdzieś gdzie ja mieszkałam jest świątynia, jaka się nie zauważyłam. Albo się nawet przebiegnę, bo to z buta. Gdzieś w tamtym kierunku mieszkałam, nie? Dobra. Słonik! Mam nawet linię kolejową, to po prawej mogę zobaczyć. No tak, pociągi. Tam. Dobra, to jest ta wyspa, co ją było widać z mojego balkonu. Nie, no to jest ta skała, na której mieszkałam, tak? Następna. Wypłynę się, może nic mnie nie zeżre. Tutaj polowałam na niedźwiedzie. Ach, tam! Właśnie czarna sarna powiedziała, że ją biłeś. Nie. No, na czacie jest. Mary atakował wszystkie baby na tym serwerze, tylko nie mnie. Płacie, panie, tam jest kawał jakiejś budowy. A, zdarzyło się. To myślałem, że to jest przeciwnik. Pierwsze, co to ją zaatakowałem. No ładnie. Rozumiem, Ravenku. Tak, i tutaj jest, proszę bardzo, świątynia. Tak, na tej skale mieszkałam, rzeczywiście. A tutaj pagoda jeszcze jedna. Wszystko się zgadza.